Poczty sztandarowe prowadzić! Stój! Rosji! Lewo, lewo od Rosji! Poczuj! Do filmu państwowego! Listopadowe dni nastrajają nas rokrocznie do głębokich refleksji o czasach minionych, szczególnie tych czasach, o których zapomnieć się nie da. W dniach tych dostrzegamy wyraźniej niż kiedykolwiek, że przemija postać tego świata. Mówię wam o tym opadające z drzew, z liście z drzew i z wolna zamierające życie w ogrodach, parkach, skwerach i miejscach wypoczynkowych. Świadomość ta prowadzi nas na cmentarze, by porozmawiać z bliskimi, zapalić znicze, przyozdobić ich groby kwiatami i tymi pełni ducha i miłości treściami wyrazić naszą bliskość, naszą do nich miłość i pamięć. W tych dniach jawi się przed nami krzyż, nieprzemijający znak męczeństwa, a zarazem zwycięstwa. Krzyż ten kieruje nasze myśli na czasy bolesne dla naszego narodu, czasy wojny i okupacji, a także te czasy powojenne, zniewolonej przez sowiecki totalitaryzm ojczyzny. Czasy te, jakże tragiczne w skutkach, wciąż nieukładanie wracają do naszych umysłów i do naszych serc z tą samą siłą. Każdy naród posiada miejsca, które zawierają w sobie cierpienie i radość całych pokoleń. A Polska ma ich szczególnie dużo. Takimi pomnikami są zwykle ruiny, pola bitewne, ogrody, skwery, ulice, cmentarze, nekropolie wojenne, na których widok serce bije gorącej i łzy cisną się same do oczu. Są to świątynie historii, z których Polska posiada tak wiele. Takim miejscem jest również i to więzienie, przed którym stoimy. Zginęło tu z rąk komunistycznych oprawców, jak głosi tablica 65 polskich patriotów, za to tylko, że kochali Polskę i widzieli ją nieco inną od przykrej rzeczywistości, w którym dane im było żyć po II wojnie światowej. Szanowni zebrani, ukochana młodzieży z Kół Krakowskich, w modlitewnej zadumie wyrażamy bohaterom torturowanym i męczonym w górach tego zakładu karnego i wyrażamy im wielką wdzięczność
za ich patriotyzm, odwagę i męstwo, za to, że w obliczu okrutnych tortur nie wyparli się swoich przekonań, nie ulękli się śmierci, dając świadectwo heroicznej miłości ojczyzny. Tą refleksją, moi kochani, otwieram dzisiejsze spotkanie, spotkanie pamięci w listopadową oktawę święta zmarłych. Serdecznie witam przybyłych na te uroczystości żołnierzy Wojska Polskiego, czuwających z nami na warcie przy tablicy pamięci. Witam dyrekcję i prokuraturę wszystkich pracowników zakładu karnego. Witam serdecznie księży kapelanów, ojca Jerzego Pająka, archidiecezjalnego kapelana Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Organizacji Niepodległościowej Królewskiego Miasta Krakowa. Witam czcigodnego księdza Jerzego Berdychowskiego, gospodarza kapelana zakładu karnego. Witam wszystkich przedstawicieli organizacji patriotycznych i niepodległościowych z panem Grzegorzem Surdym, prezesem Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Witam dzieci i młodzież szkół Krakowa. Witam serdecznie nauczycieli, wychowawców, wszystkich tych jednostek ratunkowych oświatowych. Na uważność do hymnu Armii Krajowej. Pamięć tych, którzy w tym miejscu w pierwszym powojennym dziesięcioleciu zostali zamordowani przez komunistów. Zostali zamordowani przez komunistów, ponieważ pozostali wierni Rzeczypospolitej. Polacy w 1939 roku stanęli w obronie niepodległości, bo dla tego pokolenia, które wchodziło w wiek XX, a potem urodziło się około roku 1918, niepodległa, suwerenna Polska, państwo polskie, było w tym porządku doczesnym najwyższą wartością.
Dlatego Polacy, mimo ogromnej przewagi okupantów, zdecydowali się walczyć. Walczyli przez cały czas II wojny światowej. Stworzyli podziemne państwo polskie, ponieważ Polska nie uległa. Miała konstytucyjne władze, które zachowały swoją ciągłość mimo okupacji terytorium państwa polskiego. Koniec wojny nie przyniósł Polsce niepodległości. Mocarstwa zadecydowały, że Polska znajdzie się w sowieckiej strefie wpływów, a tak naprawdę pod sowiecką okupacją. Jeszcze w pierwszych latach można było mieć nadzieję, często wbrew nadziei, wbrew zdrowemu rozsądkowi, że zmianę sytuacji przyniesie Polsce obiecany proces wyborczy, wolne i demokratyczne wybory, które wyłonią rząd zgodny z wolą Polaków. Trzeba było podjąć tę próbę, chociaż mało kto wierzył, że pod sowiecką okupacją możliwe są wolne wybory. I rzeczywiście tych wolnych wyborów nie było. Komuniści je sfałszowali. Ale byli ludzie, którzy pozostali wierni Polsce. Pozostali wierni Polsce zgodnie z ostatnim rozkazem komendanta Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego. Zostańcie wierni tylko Polsce. Ci wszyscy, których nazwiska tutaj mamy na tablicy, właśnie byli połączeni tą jedną myślą. To byli ludzie różnych pokoleń. Większość z nich była młoda, niektórzy bardzo młodzi. Z racji wieku nie mieli nawet możliwości walczyć w czerwonej konspiracji w czasie wojny. 10 osób w momencie, kiedy komuniści zamordowali, miało mniej niż 20 lat. Miał młodszy partyzant Antonia Stanisław Matula, nie miał nawet 18 lat. Kiedy wykonano na nich tak zwany wyrok śmierci. Jeśli trzy osoby nie miały nawet 25 lat. Tylko 14 osób miało powyżej lat 30. W tej grupie postaciami symbolicznymi są trzej 50-latkowie. Pan Józef Maczy, bierze postawy Walerian Kumanowicz. Legioniści, którzy jeszcze przed pierwszą wojną światową działali w grupie niepodległościowej. Potem walczyli w regionach, potem w wojnie polsko-bolszewickiej, w Powstaniu Śląskim, we wszystkich walkach, które miały na celu uzyskanie niepodległości, a potem to państwo polskie budowali na Kołodziejczycy, Józef Ostatni jako poseł, jako oficerowie Wojska Polskiego. Potem walczyli w konspiracji w czasie wojny, a potem pozostali wierni Rzeczypospolitej po wojnie. Takich komuniści nienawidzili najbardziej. Ich los, można powiedzieć, był tutaj najtragiczniejszy. Bo ile w przypadku większości tych straconych w krakowskim więzieniu możemy przypuszczać, gdzie spoczywają ich szczątki na cmentarzu rakowickim. O tyle w przypadku tej trójki nawet ich szczątków nie pochowano pod ich własnymi nazwiskami. Do dzisiaj ich niestety nie odnaleziono, chociaż Instytut Pamięci Narodowej robi wiele, by odnaleźć, ekshumować i zidentyfikować tych, którzy tutaj na Monteluchy zostali straceni. Do tej pory dzięki działalności krakowskiego oddziału IPN udało się genetycznie zidentyfikować 21 ofiar terroru komunistycznego. Zdecydowana większość z nich to właśnie ci, którzy zginęli tutaj w tym więzieniu. Kilku to partyzanci, którzy polegli w walkach w różnych częściach Małopolski. Od kilku już lat mamy możliwość uczcić ich pamięć także na cmentarzu rakowickim, na cmentarzu wojskowym przy ulicy Prandoty, gdzie powstaje kwatera żołnierzy niezłomnych. Na razie jest tam pochowanych 7 osób. Inne osoby często spoczywają w grobach
rodzinnych. Mówiłem o tym, że w przybliżeniu wiemy, gdzie są pochowani, ponieważ jak wykazały ekshumacje, identyfikacje genetyczne, często te pochówki, które były zwykle pochówkami zbiorowymi, no, nie są precyzyjnie oznaczone w księgach cmentarnych. Te ciała często były zamieniane. Ale udaje nam się przywrócić tożsamość bohaterom, udaje się przywracać przede wszystkim ich pamięć. Takich miejsc jak ta tablica, jak kwatera na cmentarzu rakowickim jest wiele. W całej Małopolsce jest wiele, w całej Polsce, dlatego że dzisiaj czcimy nie tylko pamięć ofiar przecież tutaj straconych w tym więzieniu. Czcimy symbolicznie pamięć wszystkich, którzy zostali zamordowani przez komunistów w całej Polsce, także poza jej dzisiejszymi granicami. Nie zapominajmy o naszych rodakach, którzy walczyli o niepodległą, także na utraconych Kresach Wschodnich. Pamięć o tych ludziach jest powinnością każdego patrioty. To jest nakaz moralny, który oby towarzyszył nam, ale też mogę powiedzieć, zaapelować całemu narodowi przez wszystkie lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu doktorowi Razikowi za piękne słowa do was wypowiedziane przed tą tablicą pamięci, przed którym wszystkie pokolenia dzisiejszej Polski czujące ducha patriotycznego z pokłonem wbijają to miejsce. I dziękuję bardzo za to miłe przywitanie. W tym więzieniu zginęli żołnierze niezłomni, ci, którzy nie pogodzili się z układami Jałcie w Teheranie, którzy chcieli Polski niepodległą. I o tą niepodległą Polskę walczyli i ginęli. Wojska sowieckie wkroczyły na terytoria wschodnie II Rzeczypospolitej w lipcu 1944 roku, wypierając niemiecki Wehrmacht, a rok później maszerowały do Krakowa. Złudzenia, które część społeczeństwa mogła żywić, że odzyskaliśmy niepodległość, rozwiały się szybko. To przecież zgodnie z ustaleniami paktu Ribbentrop-Mołotow Niemcy i Rosja, istniejąca wtedy pod nazwą Związku Sowieckiego, wspólnie we wrześniu 1939 roku napadły na Polskę i dokonały czwartego rozbioru. Rosjanie dokonywali masowych mordów polskich oficerów, inteligencji i wszystkich tych, którzy sprzeciwiali się ich okupacji w jakikolwiek sposób. I niewiele zmieniło się od pierwszej okupacji sowieckiej, tej w 1939 roku. Znów Armia Czerwona umożliwiła masowy terror, obławy na członków Armii Krajowej, których ponad 50 tysięcy uwięziono i wywieziono do łagrów i na Sybir. Część wymordowano skrytobójczo. Podobny los spotykał też cywilną ludność. W Krakowie działo się podobnie jak na całym terytorium Polski. Kontrolę nad tym więzieniem przejęło rosyjskie NKWD, a potem komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa. Rozpoczął się krwawy terror, aby zdusić jakikolwiek opór przeciw instalowaniu w Polsce rządów agentury i zdrajców przysłanych z Moskwy. Tu torturowano i mordowano żołnierzy AK, NSZ-u, WiN-u i innych organizacji niepodległościowych. Wyroki śmierci wydawały sądy krzywoprzysiężne. Z reguły komuniści nie oddawali rodzinom ciał ofiar, dokonywali tajnych pochówków w nieoznaczonych miejscach. I w ten sposób zacierali ślady swoich zbrodni i pamięć o zamordowanych. I tak do 1956 roku.
Na murze więzienia są tablice poświęcone żołnierzom niezłomnym, którzy zostali rozstrzelani w tym więzieniu przez komunistycznych oprawców. Większość z nich to byli młodzi ludzie, którzy nie przekroczyli 30 roku życia. Całe życie było przed nimi, ale komunistyczni sędziowie odebrali im to prawo i prawo całemu narodowi do życia w wolnym i niepodległym kraju. Wśród ofiar jest 19-letni uczeń liceum imienia Jana Sobieskiego w Krakowie, Marek Kubliński. Jest ksiądz kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej Władysław Gurgacz. Są też nazwiska członków drugiego zarządu Wolność i Niezawisłość, legionisty i oficera AK Waleriana Tumanowicza, Józefa Ostafina, posła na Sejm II RP i członka ZWZ-u AK i Alejzego Kaczmarczyka, dawnego legionisty i kawalera orderu Virtuti Militari. Takich mordów sądowych według niekompletnych statystyk było w Polsce około 8 000. Więźniowie polityczni w PRL-u byli zawsze, ale w większej liczbie znów wrócili w latach 80., zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego przez namiestnika Moskwy Wojciecha Jaruzelskiego. Tu po roku 1979 więziono działaczy Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności i innych niezależnych ugrupowań. W czasie stanu wojennego na mocy rozkazu Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka zamordowano według bardzo konserwatywnych obliczeń blisko 300 patriotów podczas strajków, manifestacji lub skrytobójczo. Komuniści chcieli wymazać z kart historii na zawsze pamięć o żołnierzach niezłomnych. Nie udało im się. Od 1 marca 2011 roku obchodzimy jako święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, tych, którzy z bronią w ręku walczyli przeciw Sowietom w obronie niepodległości Polski. Żołnierze niezłomni wierzyli, że kiedy będzie wolna Polska, to się o nich upomni, że będą ukarani komunistyczni prokuratorzy, krzywoprzysiężni sędziowie i zdradzieckie władze z nadania Moskwy. Wszyscy wiemy, że tak się nie stało, bo odziedziczyliśmy po komunistycznym PRL-u niezlustrowane sądownictwo i ono ochroniło swoich kolegów, zbrodniarzy sądowych, przed słusznymi karami. Sprawiedliwość przyszła zbyt późno i okazała się za słaba. Organizacje patriotyczne i niepodległościowe już w 2001 roku postawiły kamień węgielny pomnika, który miał być w następnym roku wybudowany ku czci żołnierzy niezłomnych na placu Inwalidów. Lewicowe władze samorządowe miasta Krakowa blokują tą budowę przez 22 lata. Podobnie postąpiły z budową pomnika Armii Krajowej. Mimo że w 2013 roku postawiły kamień węgielny i zobowiązały się do wybudować w następnym roku, to później złamały umowę i po 6 latach odmówiły budowy pomnika poświęconego Armii Krajowej. Kiedy radni miasta Krakowa odmawiają uhonorowania polskich bohaterów narodowych, a w tym samym czasie wyrażają zgody na szereg innych pomników, jak na przykład pomnik krakowskiej przekupki czy pomnik psa, to chyba nie nauczyli się niczego ani w domu, ani w szkole o patriotyzmie. Pozostaje mi tylko zaapelować do wszystkich, aby pamiętali o tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. To my jesteśmy wykonawcami testamentu żołnierzy niezłomnych. A teraz chciałbym przytoczyć tylko kilka słów z wiersza Zbigniewa Herberta o żołnierzach niezłomnych. Nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona. My pamiętamy, my opłakujemy ich stratę. Cześć ich pamięci. Dziękuję serdecznie, gorąco.
panu Krzysztofowi Bzylowi za piękne przybliżenie nam problemów bieżących i tych dawnych, bardzo bolesnych. Przed nami szkoła imienia Józefa Klemensa Piłsudskiego, marszałka Polski, szkoła numer 61 z panią profesor Anetą Polczyk na czele, reżyserem, kierownikiem znanego, popularnego teatru Meander międzyszkolnego, którzy przygotowali na dzisiejszą uroczystość mały na akcent patriotyczny zamknięty w naszej poezji i prozie polskiej. O, droga do chwały, taka jest stroma i długa. Lecz kiedy żołnierz w boju wytrwały, tym większa jego zasługa. Kiedy wytrwały, lecz gdy w żołnierza złość ludzka, kłamstwo i zdrada, zewsząd swe podłe ciosy wymierza i najmężniejszy upada. A więc upadnę, mój drogi, mój mistrzu drogi, wołając, krzycząc do końca, że pięknie upadać, choć pośród drogi, patrząc na gwiazdy swe. Płonął nagle świat, przez drożami szli, przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. We śnie wciąż poszamłany serialu. Zamiar panny przy jeziora. Popłanie. Syna i Ducha Świętego. W tych listopadowych dniach głębokiej zadumy i pokornej modlitwy za naszych zmarłych stajemy miłosierny i sprawiedliwy Boże pod tablicami upamiętniającymi ofiary reżimu komunistycznego 1945-56. Tablice te zawierają 68 nazwisk działaczy różnych organizacji patriotycznych okresu II wojny światowej i po jej zakończeniu, takich jak Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, PPS, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i Polskiej Armii Niepodległościowej. Najmłodszy z tych działaczy miał tylko 18 lat, a najstarszy 53. Oddali oni swoje życie za wolność i niepodległość swojej ojczyzny Polski. Oprawcy reżimu komunistycznego postanowili nie tylko ich unicestwić, ale całkowicie wymazać pamięci przyszłych pokoleń. Ale pomylili się, gdyż ci, którzy wierzą w najwyższe wartości, Bóg, honor, ojczyzna, którzy wierzą w Chrystusa zabitego i zmartwychwstałego, którzy starają się w swoim codziennym życiu postępować według Jego Ewangelii, trwają we wiecznej pamięci Boga i żyją na wieki. Żadna śmierć nie może im odebrać
nieśmiertelności, którą otrzymali od Boga Stwórcy. A fundamentem tej prawdy są słowa Jezusa: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzymy, mamy głęboką nadzieję, że nasi bracia, którym w tak okrutny i niesprawiedliwy sposób odebrano młode życie, żyją życiem piękniejszym niż nawet tu na ziemi. A pamięć o nich trwać będzie poprzez pokolenia, aby wzbudzać w nas wdzięczność za ich ofiarę życia, a równocześnie umacniać naszą miłość do ojczyzny, aby zawsze być gotowym bronić jej granic i dóbr tak materialnych, jak i duchowych. Prośmy też Marię, naszą Matkę i Królową, aby nieustannie troszczyła się o swoje królestwo, naszą ojczyznę Polskę. Wypraszała nam silną wiarę, autentyczną miłość i poświęcenie. Maryjo Królowo Polski, wieczne odpoczywanie, radim na stanie. Jego odpoczywają w pokoju wiecznym. Zabrać, dziękuję bardzo księdzom kapelanom za prowadzenie modlitwy. A teraz w rytmach pieśni Ojczyzno Ma proszę o przygotowanie kwiatów i przechodzimy do ceremoniału złożenia kwiatów. Towarzyszy nam modlitwa Ojczyzna, Ojczyzno Ma.
Składam przedstawiciel Muzeum.